Hejka, hejka, witam wszystkich. Dzisiaj piątek. I tak jak obiecałam, dzisiaj sobie powyszywamy. Na początek chciałam Wam pokazać kota, którego już zrobiłam jednego. To jest na konkurs do stamplerowni. Kot w kubku. Taką nazwę, dosłownie. Wzorek co kupiony na Etsy. Jakieś śmieszne pieniądze, kosztował chyba niecałe 20 zł. I teraz wiecie co, zastanawiam się, bo nie sprawdziłam sobie. Chyba od S.A. Stitch mi się wydaje, czyli S.A. Stitch mi się wydaje, że to od niej. Natomiast nie powiem Wam szczerze, jeżeli ktoś będzie chciał, to wrzucę Wam linka do wzoru, ale tak mi się wydaje, że od niej. Wzór wyszywałam na sadze. Natomiast drugi, który będę dzisiaj z Wami wyszywała, z racji tego, że nagrywam na telefonie, a mam tylko telefon, jeżeli chodzi o sagę, więc musiałam go sobie wydrukować, ale to zaraz Wam pokażę. Z tyłu oczywiście już podklejony filcem. Filc jest podklejony, znaczy filc jest na klej już. Czasami jest problem z tym filcem na klej, bo on nie do końca dokleja. Więc czasami muszę po prostu wziąć klej, ten mój Mod Podge, który mam do diamentów, i po prostu nim podoklejać. Ja tym to jeszcze tam zostawiam na noc coś ciężkiego kładę, żeby się dobrze dokleiło. Natomiast no, zawsze na tych brzegach gdzieś tam jest jakaś taka średniawka. No i magnes też na klej. Magnesy są bardzo fajne, kupione na Allegro. Bardzo fajnie. Nie dość, że na klej to się fajnie doklejają, to jeszcze bardzo są mocne. Dobra, czyli kot w kubku, kupiona na tą okazję oczywiście walentynkową, bo tak myślałam, że od razu połączę sobie dwa w jednym. A jak usłyszałam o kotach, mówię, niedługo są walentynki, a że samplerownia nie robi konkursu na walentynki, więc pomyślałam sobie po prostu, że połączę dwa w jednym. I tak szukałam na Etsy, szukałam, szukałam, aż w końcu wyszukałam sobie wzorek. Także taki fajny kociak mi wyszedł. Dobra, ale dzisiaj na też czerwonej kanwie, znaczy na czerwonej plastikowej kanwie, bo taki kawałeczek mi został, wyszyję sobie troszeczkę duży, bo to PDF, dlatego taki duży. Wzór zakupiony od, już Wam mówię, od Margaritki Stitch, Margo Stitch. Ja ogólnie kupiłam od niej cztery wzory. To właśnie był ten kot z królikiem. Tutaj będę łączyła Wielkanoc z kotem. I kupiłam sobie takie trzy ładne królewny. Chcę wyszyć właśnie mojej córce też na plastiku. No nie pokażę Wam teraz tego, bo no wszystko mam na telefonie, także lipa. Ale no też takie, też jeżeli chodzi o taką samą wielkość, mniej więcej są trzy w trzech kolorach: niebieski, różowy i fioletowy. Trzy takie ładne królewny po prostu. Tylko potrzebuję jeszcze koralików, bo tam gdzieniegdzie też są koraliki, więc będę musiała sobie dokupić. Dobra, słuchajcie. Ja oczywiście w warunkach polowych na poduszce, na fotelu, tak mi się lepiej wyszywa. I tutaj popatrzcie, też są koraliki, nawet są napisane, że potrzebuję ten wzór też koralików. Tutaj wydaje mi się, że to będzie jakiś kolor żółty, bo on będzie na szaliku od królika. Czyli tutaj będą koraliki. Będę musiała czegoś poszukać takiego malutkiego, albo po prostu kupię sobie żółte, białe i jakieś tam jeszcze. Bo żółtych niestety nie mam. Gdzieś tam mam jeszcze jakiś zapas chyba białych, ale nie wiem, nawet nie wiem, gdzie ja je schowałam. Także no coś będę musiała wykombinować. Pamiętam, że na wzorze, który tam był pokazany, czyli na podglądzie, któraś z dziewczyn wyszyła szalik i ten szalik miał zakończenie z nitek. Nie tak jak tutaj, tylko centralnie miał nitki wypuszczone. Czyli te końcówki z zielonego miał po prostu wypuszczone dalej. I tak samo z czerwonego. I tak się zastanawiam, czy nie zrobić czegoś podobnego po prostu. Czyli po prostu wziąć dłuższą nitkę i nie zakańczać jej po prostu, tylko puścić ją wolno i potem dociąć. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na kanwie plastikowej.
Dobra, ja sobie na razie tutaj położę. Mulinki mam przygotowane. Mulinki. Większość jest CXC, ale też niektóre mam oryginalne DMC. Tak, żebyśmy sobie zaczęli. I zaczniemy sobie od ogona chyba. Tak mi się wydaje, że od ogona. Pod koniec miesiąca pojawi się jeszcze jeden filmik z podsumowaniem stycznia. Pokażę Wam, na jakim etapie jestem w tym momencie, jeżeli chodzi o projekty. Ja już sobie sprawdzam, bo na 844 na czym? Boże Święty, chciałam coś powiedzieć i nie mogę powiedzieć. Ogólnie jak wyszywam na telefonie, czyli na cross stitch sadze, no jest mi łatwiej. Tego moje piękne nożyczki zlotowe. Tutaj czerwone muszę je wyczyścić, bo są po filcu, który docinałam. Także nie wyczyściłam ich wczoraj. Igiełki oczywiście mam do wyszywania. Te z wkładanym czubkiem. One nie mają, znaczy mają tutaj też miejsce na nitkę, natomiast ja mam je wtykane, że tak powiem. Robimy tak, bo ja po prostu jestem ślepa, zresztą wiecie już o tym i po prostu jest łatwiej. Dobra, ogólnie duży strasznie wzór jest, powinien być troszeczkę mniejszy, no ale niech już będzie. Dobra, i teraz tak, ja muszę sobie policzyć, bo tu jest 20... 2, 4, 6, od 7 zacznę. Powiedzmy, że zaczniemy gdzieś z... Nie, no bo tam będzie szalik. To gdzieś stąd. Już ten szalik w sumie może być... Dobra. Zrobimy gdzieś stąd, powiedzmy. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i to będzie 7. Ogólnie wiecie co, że ja na czerwonej kanwie jak pierwszy raz ją dostałam i zaczęłam wyszywać właśnie tamtego kota w kubku, ja dostawałam po prostu oczopląsów, słuchajcie, bo czerwona kanwa jakoś tak mi się strasznie mieni w oczach. Mieni mi się ona w oczach i... I tak jakoś ciekawie mi to po prostu było wyszywać. Powiem Wam szczerze, że odzwyczaiłam się od wyszywania w PDF-ie. No ale czasami, ja i tak później to sobie przyniosę na sagę, to co ja zrobiłam. Dwa, teraz będą trzy. Wczoraj już skończyłam swoją partię tygodniową, jeżeli chodzi o wyzwanie roczne z grupy facebookowej naszej Boże Święty, hafciarskiej tej ze zlotów. Także wszystko Wam pokażę na podsumowaniu. Dobra, i tutaj będziemy mieli 4, 6, 8, 9. I odtąd zaczynam.
Merda mi się ta kartka tam i strasznie mi to denerwuje. Jak widzicie, wyszywam różnie. Raz wyszywam od lewej do prawej, a raz robię pełne krzyżyki, jak idę na przykład bardziej w lewo. Wszystko u mnie jest uzależnione. Zaraz mi szlak trafi z tą kartką. Wszystko jest uzależnione po prostu od tego, jak w danym momencie idzie nitka i idą krzyżyki. Jeżeli chodzi o kanwę plastikową, najgorsze jest to, że ja muszę ją trzymać cały czas w ręce, czyli wyszywam jednym słowem tylko jedną ręką, że jestem praworęczna, więc wyszywam prawą ręką. Nie da się tutaj po prostu zrobić na dwie, więc idzie to wolniej ogólnie. Nie tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Osiem. I 9 miało być tam, z tego co pamiętam. Pięć, dziewięć. Teraz będzie 2, 4, 6, 8, 10. I teraz też będę musiała zrobić to troszeczkę tak. Zrobię tutaj jeden i teraz się cofnę o 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo tutaj też było cofnięcie się o 4 w bok. I tu mamy już 5. Jeszcze 2. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jest ok. Co mi się tu nie udało? Czemu to jest jakoś tak dziwnie? Co to mi się tu narobiło? Co jest? Co to się tutaj zrobiło? Ale ciekawie to wyszło jakoś. No tak jakby mi się zrobiło pod spodem, wiecie? Nie wiem, jakim cudem ja to zrobiłam. Ale tak jakby pod spodem wyszło. Ja cały czas ruszam tym plastikiem, bo niestety nie umiem go utrzymać jakoś tak w poziomie. Za co was przepraszam? Spróbuję nie merdać tą ręką lewą za bardzo. A to pamiętam, że ostatnio jak nagrywałam filmik właśnie z plastikiem, to też właśnie tak mi się ta ręka merdała. Bo zapominam po prostu, że ja nagrywam i ta ręka mi po prostu lata we wszystkie strony.
Wypiłam dzisiaj kawę i powiem wam szczerze, że jakoś dalej jestem jakaś taka śnięta. I zrobił mi się jakiś guzełek i ja tego po prostu nie lubię. Strasznie nie lubię. Dobra, mamy te 10. Teraz mamy dwa dalej, będzie 5. I ja znowu zrobię jeden tutaj i cofnę się o 2. I już wam mówię, dlaczego ja tak robię. Bo na zewnątrz, jak idziemy rantem, jakbym przeciągła nitkę do tego momentu, to ta nitka by mi troszeczkę odstawała tutaj, wiecie, na dół. Czyli jakbym wycinała, później docinałabym tą moją wyszywankę i tą kanwę plastikową docinałabym, mogłabym zahaczyć o tą nitkę i mogłaby się w tym momencie przeciąć. Tak. Natomiast jeżeli ja ją daję troszeczkę do góry, a potem idę w bok, zaraz wam pokażę, to ona mi się nigdzie tutaj bokiem po prostu nie merda, bo tak to bym miała ją, powiedzmy, w taki sposób jakiś, o nie wiem, coś takiego by było. I potem jak ja bym docinała po prostu tą kanwę plastikową, to ona po prostu mogłaby mi zahaczyć o tą nitkę tutaj. Więc wolę po prostu zrobić tak i cofnąć po prostu się później o te 2, bo ta nitka mi po prostu i tak zginie pomiędzy tym rządkiem, a nie będzie mi nic odstawać. A, bo miałam wam powiedzieć. Ha. Pytałam się ostatnio dziewczyn na naszej grupie takiej youtuberskiej dla youtuberek w cudzysłowie, dla kanałów youtubowych, gdzie zamawiają zestawy z Mill Hill. No i tam mi dziewczyny napisały dwie czy trzy osoby. Napisałam do jednej. Nie zamówiłam sobie zestawu Mill Hill, natomiast zakochałam się w bombkach. Zamówiłam sobie dwie. Wcale nie są tanie, ale są tak przecudne, że ja po prostu no nie mogłam. No nie mogłam po prostu. A że mam urodziny w lutym, więc stwierdziłam, że dobra, to będzie już ostatni prezent dla mnie i po prostu nie mogę się doczekać, aż przyjdą. Do 15 lutego, z tego co mi ta pani pisała, zbiera zamówienie, więc myślę, że pod koniec lutego dostanę. To są bombki na plastiku i one będą oczywiście na święta. Więc poczekają sobie na sezon świąteczny i wtedy po prostu będę je dopiero wyszywała. Ale jak przyjadą, jak je dostanę, już to wam na pewno pokażę. Ogólnie firma tych bombek, ja nie wiem, czy dobrze powiem, bo tam jest inna nazwa, po polsku pewnie inaczej się mówi, po ukraińsku czy rosyjsku, już nie pamiętam skąd, chyba z Ukrainy, to jest Jednoroga. Tam coś było w stylu napisane Jednoroga, ale powiem wam szczerze, że ja mam straszny problem z zapamiętywaniem nazwisk i nazw, więc... Też wam ewentualnie pokażę na firmę na podsumowaniu miesięcznym. Ale powiem wam szczerze, że są przecudne. Ja jakbym miała pieniądze, to bym naprawdę popłynęła w tych koralikowych rzeczach, bo no cuda, po prostu cuda. Dobra, mamy 5, to teraz będą 2 razy 3, po jednym w bok. 2 razy 3 po jednym w bok. Okej. Okay. Tutaj już mogę na spokojnie sobie po skosie zrobić, bo już tak daleko ta nitka nie będzie szła w bok. 3. Tak czy tak, podobają mi się zestawy Mill Hill i na pewno w ciągu roku i jeszcze na pewno jakieś sobie zakupię. Też na którejś z dziewczyn podobały mi się właśnie bombki takie niebiesko-białe w zestawie. Strasznie ładnie wyglądała.
więc będę ich szukała, ale to nie teraz, może dopiero po wakacjach. Bo ja po prostu, ja jak zaczynam, jak, u mnie to jest najgorsze, jak ja mam jakieś wolne fundusze, to po prostu zamiast to zostawić, to ja za szybko wydaję po prostu. I potem no. Tak czy tak, na razie te bombeczki właśnie z tej firmy, tam, którą wam pokażę, jeszcze w tym tygodniu powinnam nagrać. Nie, w tym tygodniu już nie, Boże, bo już jest piątek przecież. Agata, co ty gadasz? W przyszłym tygodniu wam nagram podsumowanie, więc ja podsumowania wam pokażę, ale one są po prostu przecudne. Dobra. I tutaj będzie 2 na 2, jeden w bok. Mi się nitka kończy, więc ja ją sobie tutaj gdzieś wezmę, zakończę. Wezmę sobie następną. Że też te rzeczy, kurczaczki, muszą być takie drogie, co nie? Chociaż powiem wam szczerze, że no, patrząc się na te ceny teraz, to ja wiem, czy są drogie. Tu taki jeden obraz u mnie tak naprawdę, więc no. U mnie to jest najgorsze właśnie, że ja jestem taka multihobbystyczna. Nie jestem w jednym jakimś tam, nie skupiam się na jednym hobby, tylko na przykład podobają mi się właśnie trzy. I u mnie to jest po prostu, no to nie jest dobre. I powiem wam szczerze, na przykład, że jeżeli chodzi o obrazy do malowania, jakoś nie mam problemu z kupnem, natomiast właśnie tutaj patrzę się jakoś tak dziwnie na pieniądze. Nie wiem dlaczego. Takie dziwne, co nie? Źle zrobiłam, prawda? Nie, dobrze zrobiłam, ok, bo to miało być jeden bok. Dobra. Może ja nie wiem, jak ten filmik wyjdzie, bo ja tak merdam tą ręką na te wszystkie strony. I tak tylko patrzę na ten telefon, jak to tak krzywo wychodzi. Dobra. Dwa, dwa. I teraz będą trzy do góry. Dobra, ogólnie ten kolor będzie jeszcze gdzieś tam wysoko, więc ja się zastanawiam, czy sobie tej nitki po prostu nie przeciągnąć gdzieś wyżej i po prostu nie zostawić. I chyba tak zrobię, że ją gdzieś sobie tutaj, powiedzmy, przeciągnę. O, widzicie jeszcze ile jej będzie? I sobie ją po prostu tutaj zostawię. Niech sobie czeka, bo tam jeszcze na głowie tego kota widziałam, że będzie. Właśnie ten kolor też tu. Dobra. Mamy następny kolorek i to jest znak równości. 535. Ja nie lubię mieć mulin w tych foliach, bo potem strasznie muszę ich szukać i nie wiem, dlaczego nie widzę już szarpa. Jest dobra. Jak jest mało numerów, to jeszcze nie ma takiej tragedii, ale jak jest ich dużo, tak jak mam na przykład przy moich haftach, mam takie trzy worki właśnie i szukać w nich po prostu numeru, to jest tragizm. Nie mam takich pudełeczek, znaczy nie mam wszystkich, o może tak, nie mam wszystkich mulin na bobinkach i dlatego. Mam jeszcze bardzo dużo mulin
na tych moich starych bobinkach tekturowych i po prostu no nie wejdą mi, a bym musiała wszystko jak to się mówi? Przekładać na te plasticzki. Nie powiem wam szczerze, troszeczkę szkoda mi czasu. Dobra. Lecimy z tym. Mogłam sobie tu jakiś magnesik walnąć, to by mi się nie ruszało. Czekajcie. Ja mam nawet tutaj wolny magnes. I to nawet z kotami. Widzicie? Z kotami. O. Ha. Dobra. No i coś zrobiłam. Co ja zrobiłam? Spadł mi. Czemu mi spadłeś? Niedobry kocie. Dobra. I teraz będziemy ja będę szła z tej strony tutaj znowu. Ja sobie troszeczkę powyszywam i oczywiście na podsumowanie wam pokażę. Myślę, że na spokojnie go skończę na podsumowanie, bo to jest plastik, więc to szybko będzie szło. Aha, i mi się nitka rozwarstwiła. Podzieliła mi się, nie wiem czemu. No i co ja zrobiłam? Miałam zrobić dwa, robię trzy. Dwa, teraz będą dwa i też dwa. Dobra. Ktoś tam się trzaska na dworze. Dzisiaj powyszywam sobie troszeczkę tego kota z królikiem i no chyba, że dzisiaj go skończę, bo potem muszę nadrabiać półkrzyżyki, jeżeli chodzi o wyzwanie roczne u Bożenki. O, mam straszne tyły. Ogólnie ten jest do 29 lutego, więc szczerze mówiąc mogę go sobie wyszyć w innym terminie na spokojnie. I teraz będą cztery, to ja sobie zrobię już stąd. Dobra, mamy cztery i teraz lecimy do końca stąd. Powiem wam szczerze, że ja uwielbiam te hafty małe na plastikach. Po prostu no jestem w nich. Patrzcie, znowu mi się to samo zrobiło. Ja coś muszę tutaj źle wbijać i dlatego mi się tak dziwnie robi. Dosłownie zrobiło mi się to samo, co wcześniej. Dziś muszę to wbijać pod... To wygląda, jakby mi przeszło w ogóle... Ale dechy, co tu się narobiło? Jakby mi przeszło w ogóle jakoś dziwnie. Jedna nitka tu, druga tu. Coś miałam wymówić. Aha, ogólnie, że ogólnie zakochałam się w tych plasticzkach malutkich.
bo są takie fajne, małe i w ogóle. Ale zazwyczaj te malutkie wzory właśnie na plastiki są takie naprawdę no śliczniusie. Bardzo fajnie wyglądają na plastiku, ponieważ na plastiku te krzyżyki układają się mega równo, więc dlatego może to lubię, bo naprawdę ładnie wyglądają. Ale powiem Wam szczerze, że troszeczkę trochę pracy sobie, jak to się mówi, nałożyłam na siebie dużo pracy, jeżeli chodzi od stycznia, bardzo dużo projektów i powiem Wam szczerze, że czuję po oczach, no, że męczą się szybciej niż wcześniej. Tym bardziej, że naprawdę zaczęłam z takim impetem troszeczkę ten nowy rok i ja nie mówię, że to źle, absolutnie. Ja się bardzo cieszę i oby tak było dalej, natomiast no, czuję po oczach, że będzie ciężko. Szczególnie, że ja większość wzorów mam na telefonie. To jest dość mały ekran i tak właśnie cały czas ostatnio się przymierzam. Ogólnie od zlotu naszego ostatniego w Bolesławcu widziałam, jak dziewczyny mają tu takie mega duże tablety. Takie naprawdę bycze te tablety miały. I tak cały czas nad tym tabletem myślę. Nie wiem, no nie musi być taki oczywiście wielki, jak tamte miały, ale ogólnie nad większym po prostu ekranem, bo no ciężko mi się wyszywa ogólnie. Takim malutkim. Jeden, jeden. Musiałam się przejść do jakiegoś sklepu, popatrzeć po prostu na wielkości tych tabletów, bo tak na calowo, jakbyście mi napisały, to ja i tak nie będę wiedziała tak naprawdę. Musiałabym po prostu sama pooglądać dwa. Na żywo pooglądać po prostu te tablety. Ale to jeszcze też myślę, że dopiero w po połowie roku na spokojnie, bo teraz mam troszeczkę rzeczy też chcę wziąć. Chcę sobie nowe meble w końcu kupić, bo no, już dość dużo czasu mam totalny syf w pokoju i od przeprowadzki, więc chcę troszeczkę mu ogarnąć ten pokój. Przede wszystkim kupić szafę, bo no, nie mamy szaf, ani ja, ani on. Tak samo łóżko chciałabym mu kupić, bo śpi na materacu na podłodze. Ale wszystko, dziewczyny, pomału. Wszystko pomalutku. I będzie git. Dobra, czekajcie, bo mi się chyba nitka skończy i ja nie zrobię tych dwóch ostatnich. Bo to są też dwa ostatnie. Ale wałek, no nie styknie mi nitki, rozumiecie to? Nie obrócę nią. Dobra, to więc ja muszę wziąć jeszcze jedną i ten kolor też będzie na górze, więc też go tam przeciągnę. Gardło ogólnie już mi lepiej troszeczkę, natomiast ja jeszcze czasami mam kaszel, ale to już taki produktywny kaszel. Jezu, już myślałam, że mi się igła złamała, a to stara. Boże święty, bo te igły, one są fajne, ale często się łamią. Tfu, tfu. Po prostu ta korona tej igły po prostu się łamie. Dobra, słuchajcie, muszę tutaj zrobić ten, dokończyć. I też przeciągnę tą nitkę. Wyżej. I coś zrobiłam znowu.
Ok, ja ją sobie przeciągnę też gdzieś tu, powiedzmy. O. Będę miała już dwie tam na górze. Dobra, słuchajcie. Strasznie krzywo trzymałam ten haft. Zauważyłam na tym, na telefonie. Tak czy tak, taki kawałeczek po prostu, ale tak jak widzicie, bardzo fajnie równo to wygląda, dlatego ja lubię kanwę plastikową. Dobra, ja sobie powyszywam to troszeczkę i pokażę Wam, ile zrobiłam na podsumowaniu tym miesięcznym moim. Natomiast jeszcze chwilę na pewno tego kota powyszywam i zacznę robić wyzwania roczne bożenkowe, bo naprawdę jest tam co robić. A robię ten Halloween, on jest prawie, no to jest metrowy obraz, więc on jest to jest dwulatek i no mam tam co robić naprawdę. Dobra, słuchajcie kochani, dzięki za dzisiaj i widzimy się i słyszymy na podsumowaniu. Miłego weekendu Wam życzę, buziaki.